1000 zł za monetę, 5 zł, tyle płacę. Słuchajcie uważnie: dwuminutowy film. Już mówię, jakie szczegóły musi posiadać ta moneta, żebym ja ją kupił. Bo tyle chcę przeznaczyć na tą monetę. 1000 zł za tą monetę. Słuchajcie, jak wiecie, mamy rocznik 2023 już w obiegu. Wszystkie nominały. I teraz spójrzcie, już tłumaczę, czego poszukuję. A więc moneta 5 złotych 2023, którą pierwsze widzicie, jest tylko zwykłą piątką, wartą tylko 5 złotych. Co podnosi wartość monety? Dlaczego jest warta aż 1000 złotych? W moim przekonaniu oczywiście mogę się mylić, może być więcej warta, mniej. Sami możecie powiedzieć w komentarzu, takiej monety poszukuję. Spójrzcie, destrukt, wywinięty kołnierz, mocno przesunięty rdzeń, prześwit. Taka sztuka jest dla mnie cenna i takiej poszukuję do swojej kolekcji. Płacę 1000 zł za taką sztukę. Jeżeli ktokolwiek wie o istnieniu takiej drugiej, drugiego takiego drugiego egzemplarzu, bo póki co mamy jeden zdiagnozowany, to niech do mnie pisze. Kontakt znajdziecie do mnie w opisie. Instagram najlepiej najszybciej, ale również mail. Jeżeli będzie mail, to poinformujcie mnie w komentarzu, bo rzadko tam zaglądam. Dużo tam spamu mam. Taka piąteczka. Wychodzi to z mennicy bardzo rzadko. No, kontrola jakości jest, ale nie wszystko wyłapuje ku uciesze kolekcjonerów. Spójrzcie jeszcze raz jak to wygląda. Kołnierz wywinięty na rancie, przesunięty rdzeń, prześwit, wylany rdzeń praktycznie. Taka cudna moneta, piękna naprawdę. Tutaj można się zachwycać i oglądać ją na 100 sposobów, numismatyka wkracza w kolejne odsłony i spójrzcie 2023 jak dla mnie jest to póki co odkrycie tego roku. Tak piękny rdzeń spotykany jest bardzo rzadko, odnotowany w 2016, ale taką monetkę 1000 zł za 5 zł.